Siemanko ludziska, tutaj Hikaru i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagramy w Spor. My jesteśmy tutaj, ostatnio przejęliśmy tą planetę. Ogólnie zabiliśmy całe Imperium Żółtych. Pozbyliśmy się ich, myślę, że raz na dobre. I co? Tutaj musimy jeszcze trochę pozwiedzać. Mamy quest od naszej... O kurczę! Tutaj mamy czarną dziurę, ale tutaj jeszcze nie chcę lecieć. Tutaj jeszcze ludzie nie chcę lecieć. Ponieważ, żeby przelatywać przez czarną dziurę, trzeba mieć taki... taki badziew, który pozwala na wlatywanie w nią bez żadnych konsekwencji. A konsekwencjami myślę, że jest utrata życia, zdrowia naszego statku kosmicznego. Jak mi się wydaje, o, mam kolejne narzędzie do malowania planety, jak słodko, to mi się podoba. A nie, to jest do kształtowania, tak? Zobaczymy, jak to działa, zobaczymy. Patrzcie. Fajne. Takie macki. Podoba mi się to, jak najbardziej. To jest naprawdę bardzo dużo tego. My tu jeszcze prawie nic nie mamy odblokowanego. Tak ogólnie, jeżeli spojrzeć by na to. Mamy zlokalizować Groksów. Mi się wydaje, że w tym odcinku się jeszcze tym nie będę chciał zająć. O kurczę, oni tutaj mają fioletową przyprawę. Nie, to jest fioletowa czy różowa, bo ja nie mam pojęcia, ludzie. Fioletowa to jest chyba przyprawa, to jest te dwa, zobaczymy. To jest różowa chyba przyprawa, chociaż nie wiem, nie znam się na kolorach. Nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Mi średnio zależy na dobrych stosunkach z nimi. Jeżeli nam podskoczą, to po prostu postaram się ich zabić. Tam jeszcze nie byłem i powiem wam, ludziska, że średnio mam ochotę lecieć. Chociaż tam już chyba nic nie będzie, nie? Tam są ostatnie planety. Może by było zbadać całą szerokość tego, chociaż wydaje mi się, że na początek... Na początek ludzisko pozbieramy to, co ma nam do zaoferowania nasze wielkie imperium. Czyli pozbieramy po prostu przyprawę po kolei. A co tutaj jest? T1 niczy. Oni są głupi. Dziwne, że jeszcze tego nie przyjęli. O, magazyn przyprawy jest dosyć tani. Co tutaj jeszcze od was mogę kupić, moje misiaczki? Kolonizatron też się może przydać. Mamy tylko dwa. Dobra. Niczego od was więcej nie będę chciał. Lecimy na naszą planetę. Dobra. Tutaj jest 5 przypraw. Fajnie. Myślę, że podczas tej rundy zbierania... O kurczę, co się dzieje? Jakiś obcy obiekt, tak? Dziwny statek. Znowu Groksowie. A ogólnie tych Groksów to myślę, że będę chciał podbić, będę chciał zabić, to nie będzie na pewno łatwe, ja wiem, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie. I to chyba głównie chodzi, o to chodzi w tej grze, tak mi się wydaje. O to ludzie chodzi w tej grze, w fazie kosmosu, żeby Groksów pokonać. No ale wiecie, jak to jest. To nie będzie takie łatwe, to jest takie główne zadanie nasze, tak mi się wydaje. Więc na pewno będą z tym niemałe problemy. To nie będzie takie łatwe, wydaje mi się, że oni mają dużą ilość planet. I to jeszcze na tierze trzecim w zanadrzu. Nie jestem pewny, ludzie, ja nie mówię tego z autopsji, tylko po prostu... O! A tutaj możemy zrobić tier pierwszy. Znaczy, mamy tier pierwszy, możemy postawić kolonię. Zobaczcie. Jak fajnie, tylko brakuje mięsożernych. A już to robię. Już się tym ludzi ksy zajmuje. No i proszę, tego sobie postawimy. I pyk. No mogę sobie już zakładać kolonię. Może tak bardziej na środku, mi się wydaje, będzie przyjemniej. O, tutaj.
A czemu nie mogę tego użyć? Nie mam pojęcia. Dobra, od razu rozwiniemy troszkę to nasze miasteczko, żeby zbierało troszkę więcej tej przyprawy. Ogólnie żółta przyprawa jest tak popularna w naszym jakby na naszym odcinku galaktyki, że nawet jej aż za dużo, brakuje mi nawet niebieskiej. O, innych kurczę to już naprawdę jednostki same. Nie zapisuj. I tu sobie zbudujemy jakieś fajne miasteczko. O, pięknie. Tutaj sobie damy jeszcze. Tu zrobimy tak. Tu pyk. Tutaj kolejny dom. Ale nie widzę, bo mi się przesunął ekran. Tutaj kolejny dom. Są niezadowoleni, ale mam to gdzieś. Aha, azjański typ planety. A nie mam, po prostu mam pieniądze na azjański typ planety, tak? Dobra. A gdyby się postawić tutaj centrum rozrywki? Kurczę. Dobra, to musi być w taki sposób. Dobra, jest dobrze. Jest, ludzie w porządku. Tutaj mamy znowu 6 przypraw, 7. A może nie chcą od nas coś kupić? Zobaczymy. To za 91 tysięcy, no trudno, kupimy, sprzedamy. A to? Rezerwat przyrody. Nie rozumiem do końca, o co z tym chodzi, ale no trudno. Ale tu wszystko drogie jest, strasznie. Strasznie, strasznie drogie. Dobra, do widzenia. Lecimy na inne planety. Niepokoi mnie, ludzie, że ci różowi mają tak dużo przejętych tych planet. No to naprawdę jest niepokojące. Tutaj tier 0 niebieskie przyprawy. Kurczę, wypadałoby zrobić z tego tier pierwszy. Tutaj jest zielona przyprawa, tak? To ja postawię może w tym miejscu. Aha, tylko jeden egzemplarz na planecie może, mogę mieć, tak? No trudno. A jeszcze jednego miasta? Nie. Dobra, to jest tier trzeci. Dobra, wygląda to, że nic więcej tutaj nie mogę mieć. No trudno. Nie będę płakał. Tutaj jest niebieska przyprawa i ja bym chciał zrobić tutaj kolonię. Ale nie mogę o tym zapomnieć. O, tutaj mamy kolonię niebieskiej przyprawy. Dużo jej, bardzo dużo, to mi się podoba. I coś tu jeszcze widzę na planecie jest ciekawego dla nas. Jak mi się wydaje. Chyba, że mi się źle wydaje. O, jednak, gdy mi się dobrze wydaje. Jo, pięknie. O, proszę, zobaczcie. Zobaczcie, co mam. Zobaczcie, jak pięknie. Mechaniczne wąwozy, tak? A to? Zobaczymy, jak to będzie działać. Aha, w ten sposób, tak jakby jakieś koło przez to przyjechało, takie ogromne. Fajny efekt, podoba mi się. Naprawdę mi się takie rzeczy bardzo podobają, to jest T2. Dlaczego by nie zrobić z tego T3 któregoś razu? Tutaj jest żółta przyprawa, to jeszcze chyba nie byłem. No dokładnie. I tutaj znowu coś jest na tej planecie, tak mi się wydaje. Coś tutaj widziałem, że nasz radar wykrył. Mam nadzieję, że słusznie. Nie, chyba coś mi się pomyliło. Po prostu. No trudno. Trudno, trudno, ludzie. Nic się nie stało, oczywiście. Tutaj nie ma niczego ciekawego. Same żółte przyprawy. Może najpierw tędy polecimy. Tym szlakiem. A, tu już chyba byliśmy, tak? Nie. Zobaczymy tutaj. Bo nie kojarzę, żebym tu był. A może byłem? Nie wiem. Nie, tutaj nie byłem. Na pewno nie.
może zielone będą tutaj wody na tej planecie. To mi się naprawdę podoba. Fajny, fajny sposób na rozrywkę. O właśnie, tutaj nie możemy nic wydobywać, bo ludziksy. Bo ludziksy tutaj są inne rzeczy. Inne jeszcze tej pozostałej cywilizacji. Są tutaj budynki. I my nie mamy żadnych swoich. Soul set. Dobra. To trzeba wypierniczyć, bo to jest gówno warte. Nie wiem po co to komu. Ktoś tyle tego naustawiał, że... Aż mi się nie chce tego wszystkiego robić. Dobra, i jeszcze tutaj centrum rozrywki. I powinno być chyba ok. Nie, no to nie będzie. Nie, jest ok, jest ok. Jest na zero. To mi się podoba. O to dokładnie chodzi. No i na kolejne planety lecimy. Z której możemy wziąć haracz. A co to? Nie wiem co to jest, jakieś kurcze płonące coś w galaktyce. Tutaj czerwona przyprawa. Będzie jej dużo, bo to jest planeta o tierze trzecim, no właśnie. I tutaj znowu żółta przyprawa. Jak na tyle kolonii, to mamy jej mało. Mało, bardzo mało. No właśnie, tutaj znowu musimy się tym zająć, bo zostały miasta, w których nie ma budynków, które będą zapewniały nam przyprawę. Aha. Za niski typ planety, no trudno. To będą mieli na minusie, szczęście. Ale chyba będą coś wydobywać, tak mi się wydaje. Powinni. Może trochę wolniej, ale powinni. Dobra, jest ta planeta tutaj. Tutaj też nikt nic nie wydobywa. O, to jest kiepskie. Bardzo kiepskie. No ale trudno. Trzeba się tym zająć. Nie zrobiłem tego wcześniej. To trzeba się tym zająć teraz, żeby było pięknie. Dobra, pyk. Dobra, w ten sposób. Tutaj myślę, żeby jeszcze dać tego, tutaj dom. A już nie można, kurczę. No trudno, to ci też będą smutni. No nieważne, to o to mniejsza już. Zobaczymy, czy... Nie, nie chcę niczego od nas kupić za jakieś rozsądne ceny. Nie opłaca mi się wybitnie, naprawdę wybitnie. Teraz chodźmy, gdzie ja jeszcze nie byłem. Tutaj nie byłem. To jest niebieska przyprawa, ta? No, całkiem dużo jej. 8, to mi się podoba. Życzyłbym sobie trochę więcej zielonej przyprawy. Naprawdę tego bym sobie życzył jak niczego innego. O, to jest te 3, kurcze, tutaj mają dopiero składy tej przyprawy. Aha, dobra, tu już byłem. Przejdźmy na tą planetkę, którą mamy chyba od samego początku w naszym posiadaniu. Ona od zawsze produkuje nam wiernie przyprawę. Dużo tego. I to jest, powiem wam, ludzie, trochę żmudne. Tak latanie na planety i zbieranie tej przyprawy. No naprawdę, no, do najciekawszych rzeczy to nie należy. Ewidentnie. Tutaj różowa
Przyprawa, przydałoby mi się to, naprawdę przydałoby mi się to. Ale nie chcę mi się terraformować. Ja jakoś tam, nie chcę mi się po prostu. No co ja mogę powiedzieć? Nie ma chyba usprawiedliwienia na lenistwo. Chociaż moim zdaniem lenistwo jest po prostu same w sobie usprawiedliwieniem. O, tu jest 30, no bardzo fajne kwoty, bardzo fajne. No tutaj mamy już milion, fajnie. I na razie to chyba tyle, co możemy sprzedać. Co powinniśmy sprzedać. Bo sprzedać możemy wszystko za każde pieniądze, ale właśnie chodzi o to, żeby nam się to jako tako opłacało, chociaż minimalnie. Które znowu żółta przyprawa. Pięć na pięć. O, tutaj jest T1 z zieloną, muszę tu polecieć. Oj, obowiązkowo. I założę sobie kolonię, będzie pięknie. Ale tutaj nie ma, jakby to powiedzieć. Już, a wrogi statki atakują, kurczę. Dlaczego nie mogę? Dobra, szybko się tym zajmę i... Mam nadzieję, że ta planeta wytrzyma. A jako tako chwilę... chwilę tego oblężenia, nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to się mówi. Dobra, mięsożerne. Dobra, i tutaj już powinien być normalny. Kurczę. No dokładnie, normalny klimat na tej planecie. No bo klimat ludzi jest bardzo ważny. Cholernie ważny jest to wręcz. O, oni moją planetę atakują. I to chyba... Kurczę. Tu gdzieś zielona przyprawa, nie? Nie, tu jest żółta. Mimo wszystko wolałbym się tym zająć, żeby mi tutaj nie podkradli tej przyprawy. Tym bardziej, że to są obce statki jakieś. I ogólnie rzecz biorąc, sprawa wygląda tak, że jeżeli dotrzymy do Groksów, to będziemy mogli oczywiście się z nimi zaprzyjaźnić albo toczyć z nimi bitwy. Jeżeli się zaprzyjaźnimy i będziemy mieli z nimi dobre stosunki, to stanie się tak, że cała galaktyka będzie od nas odwrócona, będzie dla nas wroga. Więc sojusz z Groksami jest naprawdę ryzykowny. Nie należy on do najłatwiejszych rzeczy. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia, na co się zdecydować. Jeszcze atakują. O, widzę, że tu dużo pieniążków leży. Dobra. Udało się. Teraz sobie pozbieramy te wszystkie pieniążki. 2000, 1200, 900. No. Ta gotówka nie jest jakoś nie wiadomo jak duża, ale pozbierać wypada. Czy to jest 4000, tu 10? No i to już mi się opłacało. O, jeszcze jedno. God damn. Dwa tysiące, trzy i pół, siedem, 700. Dobra. Musimy zlokalizować tych Groksów, to wydaje mi się, że zaraz się tym będziemy zajmować. W kolejnym odcinku, tak myślę. Jeszcze tutaj sobie pozbieramy przyprawę. Skolonizujemy to, co trzeba. No właśnie, tutaj jeszcze sobie na to miasteczko zbudujemy. Koniecznie. No, nie chciałem zaprojektować. Nie chciałem, kurczę. Nie o to mi chodziło. Tutaj. Dokładnie, to idzie szybko, przyjemnie.
I bardzo, bardzo sympatycznie. No, zadowolenie mają duże. To myślę, że jeszcze im jakąś fabrykę wpakujemy. No, tutaj niech będzie. Niech zaoszczędzi trochę miejsca. Aha, i mam magazyn. Tutaj postawię magazyn. Przyda mi się. Tam, gdzie zielona przyprawa, to trzeba naprawdę inwestować. Jak najbardziej. Jeszcze sobie polecimy tutaj. Jeszcze sobie polecimy. Dobrze, tutaj mi coś pika. Zobaczymy, co to jest. O, cały czas tutaj. O kurczę, aha, to są ci. To są ci moi sprzymierzeńcy. Nie macie żadnych fajnych cen dla mnie tam? No to trudno, to się walcie. To jeszcze polećmy tutaj. A nie, tu już byłem? Nie, jeszcze tu nie byłem. Tutaj mamy w tym układzie dwie planetki do obrobienia. Zobaczcie, pięknie. Mamy prawie 100 sztuk żółtej przyprawy. Teraz będziemy mieli trochę czerwonej, a tam znowu żółta. No zobaczcie, tutaj mam 39. No naprawdę bardzo duże ilości. Cholernie duże. A tutaj 0 na 5, bo to jest T0, tak? No właśnie. Przyjąłem, pamiętam, planetę, na której było T0. No trudno, trudno. Trudno, ludziska. Teraz postaramy się jeszcze polecieć na planetę, gdzie mamy tier 3 i różową przyprawę, czyli tutaj. Zobaczymy, czy mają dla nas coś nowego. No, no właśnie, 28. To postaram się jeszcze nazbierać tak, żeby było, myślę, po 100 każdej z przypraw. No naprawdę wiem, że nie uda mi się zrobić tyle tej niebieskiej, ale postaram się. Postaram się, żeby było pięknie. No tutaj grosz do grosza. A raczej przyprawa do przyprawy, a będzie aż zbierze się miarka. No to jest chyba dobre powiedzenie. No, to tej niebieskiej przyprawy mamy całkiem sporo. Nie wiedziałem, że mam jej aż tak dużo. Bo jeżeli chodzi o żółtą, to wiadomo, że jest jej od penisa. Oczywiście, oczywiście od penisa. Ale tej niebieskiej to nie doceniałem jej trochę. Dobra, może teraz polecimy. Gdzie tu możemy polecieć? Tutaj chyba była ta ich ojczysta planeta, nie? A raczej matczyna. O no właśnie, tu mamy 30 sztuk przyprawy. A dlaczego mi to nie chce się dodać? Aha, nie masz już miejsca na więcej tej przyprawy. Aha, dobra, to muszę polecieć do kogoś i to sprzedać koniecznie. Może polećmy do tych frajerów. A nie, z nimi nie mamy handlu jeszcze, okej. Okay. Zapomniałem. No to do tych. No, to się ludzi nasprzedawałem. Zobaczcie, będę miał za to 1,5 miliona. Kupię sobie, kto bogatemu zabroni. I kolejna odznaka. A gdzie to jest? Gdzieś tutaj. Mam tyle już tutaj, ludzie. Tych znaczków, jeżeli chodzi o oznaczenia Mabrze. O kurczę, kurczę. Czy wiecie co? A może powykupuję trochę tych układów słonecznych. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Dawno tego nie robiłem. A co trzeba zrobić? Aha, trzeba znowu zabić chore gatunki. Dobra, kolejne. Pokazuj mi mój radarze. Dobra. Jeszcze tylko dwa.
I już maciarzy widzę. Tu jest chyba dwóch, nie? No właśnie. Dokładnie to mi chodziło i przy okazji zobaczymy, czy oni chcą od nas coś kupić. Co najwyżej tą niebieską przyprawę za 11 tysięcy, nie? To jest za mało. Oni mi za mało proponują. Zdecydowanie za mało. Zobaczymy zaraz. Tutaj mamy trzy zakończone szlaki handlowe. Zobaczymy. Nie, tego się naprawdę nie opłaca kupować, bo tutaj jest przyprawa czerwona i żółta. To już mi się naprawdę w ogóle nie przyda. Tutaj jest. Zobaczymy zaraz tą różową przyprawę, czy to jest tier jakiś. Czy to jest pewnie tier 0, nie? No właśnie. A nie, to jest fioletowa przyprawa. To jest fioletowa. Dobra, kupię ten układ. Za... za 500 tysięcy? Ha. Aha, i teraz nie możemy kupić już szlaku handlowego, tak? A dlaczego? Bo nie rozumiem. Tutaj jakieś rzeczy się pokazują z tej planety. Zalećmy tutaj. O właśnie, mam nadzieję, że jakiś kolejny edytor terenu czy coś takiego. To byłoby całkiem sympatyczne. Nie tylko jakaś kamielina głupia, która jest warta tyle co, nie wiem, zeszłoroczny śnieg. Czyli jest gówno warta. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest gówno warta. A to jest zielona przyprawa, ta? Może by było coś z tym zrobić. To jest te jeden. Ach, no i nam się wykasował ten. Ten handel, no trudno. Trudno, ludzie sami będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Oj, kolejny edytor terenu. Ciekawe, co tym razem dostaniemy. O! Tego jeszcze nie miałem. To jest jakaś kryształowa szczelina, ta? No, okej, fajne. Przyda mi się coś takiego. I ludzie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I trzymajcie się ciepło. Cześć.